Dzień dobry. CopyCamp jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem od 3 lat, bo jest okazją do takiego przemyślenia dla samego siebie, co się z prawem autorskim dzieje. Więc dla mnie rok prawno-autorski trwa od listopada do listopada. Są dwa właściwie takie fora dyskusji. Drugie to jest Forum Prawa Autorskiego organizowane przez ministerstwo. To jest też bardzo dobre miejsce do dyskusji o prawie, ale jest ono dosyć sformalizowane. Gorące tętno debaty prawno-autorskiej w tym kraju bije moim zdaniem dzisiaj tutaj. Ja patrzę na prawo autorskie ze specyficznej perspektywy osoby, której zależy na otwartości. Tu drobny przypis, który pewnie na tej sali nie jest potrzebny. Przez otwartość rozumiem prawo dostępu, a potem możliwość korzystania, zmieniania i dzielenia się utworami. Mógłbym to też nazwać troską nie o otwartość, ale wolność. Wydaje mi się, że to rozróżnienie jest coraz mniej ważne. Ja używam słowa otwartość, żeby móc być nazywanym otwartystą. Tutaj tłumacz, podejrzewam, może mieć kłopot, więc wydaje mi się, że przyziemne open air jest bardzo dobrym, niedosłownym tłumaczeniem. Chciałbym pomówić o prawie autorskim, o zmianie prawa autorskiego i otwartości. Moment jest też dobry do refleksji, bo 10 lat temu ukazała się książka Wolna kultura Lorenza Lessiga, która może nie była pierwszym przejawem tej idei, ale była takim sposobem dosyć skutecznym na jej zmainstreamowanie. I co się wydarzyło od tego czasu tak bardzo z grubsza? Wygląda na to, że zbliżamy się do około 1 miliarda utworów na wolnych licencjach. To jest oczywiście bardzo, nawet nie duże, tylko dziwne przybliżenie, ale jest taki rząd wielkości. I ten 1 miliard to jest pewnie około 1% całej twórczości, czyli niedużo. Sęk jest w tym, że moim zdaniem to nie jest ta liczba, na którą należy patrzeć. Za tym 1 miliardem utworów jest zapewne co najmniej kilka milionów, może więcej, osób tworzących. Osób, które podjęły dosyć świadomą albo bardzo świadomą decyzję udostępnienia swojej twórczości inaczej niż w ten automatyczny sposób, który się dzieje, jeśli nic nie zrobimy i gdy nasz utwór został objęty po prostu pełnymi prawami autorskimi, to osoby zdecydowały zrobić się to inaczej. Te osoby są czymś kluczowym i są czymś, o czym wydaje mi się zapominamy w wielu dyskusjach. Przykładowo w Polsce jest dosyć łatwo trafić na głosy krytyczne wobec wolnej kultury, gdzie się mówi, że otwieranie zasobów to jest właściwie wpychanie ich w ręce monopolistów. Na tym teście kolego doktorowa, gdy on mówi, czy pojawia się cenzura lub nadzór, to osoby powiedziały, tak, wolna kultura, cenzura i nadzór po prostu siedzą w jednym rzędzie. I mi się wydaje, że takie myślenie trochę czyni z ludzi głupków i zapomina właśnie o tych milionach osób licencjujących treści w sposób otwarty. I te osoby wydają mi się bardzo ważne, ale jest to coś ważnego, o czym przez lata chyba trochę zapomnieliśmy, że idea wolnej kultury ma taki wymiar po prostu udostępniania treści, ale jest też formą, że tak powiem w cudzysłowie, głosowania za czymś i tym czymś są inne reguły prawa autorskiego. I ten ruch u swoich podstaw, i wydaje mi się, że nadal tak jest do dzisiaj, jest po prostu ruchem zmiany. I jeśli tak pomyślimy, to uświadamiamy sobie, że 30 tysięcy wikipedystów, bo tyle ich w Polsce w ciągu roku mniej więcej jest aktywnych, to nie są tylko ludzie, którzy tworzą otwarte zasoby, tylko ludzie, którzy w pewien sposób wypowiadają się w sprawie reformy prawa. Jeśli śledzicie te kwestie, to w Polsce dzieje się dużo dobrych rzeczy z otwartością, szczególnie jeśli chodzi o polityki publiczne. I to jest zresztą wymiar, na którym mam wrażenie większość osób działających na rzecz otwartości się skupiła, na instytucjonalnych regułach. I co się w ostatnim roku wydarzyło? No po pierwsze, pełną parą powstają otwarte elektroniczne podręczniki już od 2011 roku, będą gotowe za rok, będziemy mogli o nich porozmawiać. Dołączył do nich elementarz, który nie jest w pełni otwarte, ale dużo ludzi uważa, że jest good enough, więc tak uznajmy. Trwają prace w nauce nad wdrożeniem planu otwartego dostępu, który zakłada bardzo mocne wsparcie dla idei otwartości. W kulturze powstał przełomowy program udostępniania piśmiennictwa, który jest zresztą jednym z nielicznych przykładów realizacji zapisów Paktu dla Kultury i wdrożono punkt paktu, który mówi, corocznie będą planowane środki na zakup praw do dzieł o szczególnym znaczeniu dla kultury i edukacji oraz ich umieszczenia w domenie publicznej. Ten proces się dzieje. Wreszcie nie przełożyliśmy jeszcze do końca tych reguł na prawo polskie, ale na poziomie europejskim powstają nowe regulacje dotyczące traktowania dziedzictwa jako informacji publicznej służącej ponownemu wykorzystaniu i tam znów, jak się wczytam, są bardzo silne rekomendacje,
regulacje otwartości, wolnego licencjonowania tych zasobów, które są przedmiotem prawa autorskiego. Więc dużo się dzieje, ale to nie jest wystarczające. Nie jest wystarczające z dwóch powodów. Pewnym ograniczeniem jest zaangażowanie. Z jednej strony tych osób licencjonujących jest dużo. W Polsce na przykład zrobiliśmy badanie i wyszło nam, że na badanie na 20 milionach stron internetowych znów wyszedł nam procent tych stron, więc jest to kilkaset tysięcy, więc co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale to nadal jest za mało. I tutaj i tak uważam, że to jest niesamowite, że pewna idea, która nigdy nie otrzymała jakiegoś ogromnego wsparcia, na przykład z instytucji publicznych, niejako taką drogą kropelkową się po prostu rozpowszechniła, ale pewnej bariery nie przekroczymy. To znaczy, dopóki w kinach przed blockbusterami nie będziemy mogli obejrzeć reklamy korzystaj z zasobów z domeny publicznej i dziel się kulturą, to nie przeskoczymy pewnie progu na przykład kilkuset tysięcy osób interesujących się wolną kulturą. Ale drugie ograniczenie jest na poziomie treści. Idea wolnej kultury nigdy nie zakładała, że 100% zasobów będzie dostępne na wolnej licencji. Nie taki jest sens, bo tak jak powiedziałem, sens jest, żeby zasygnalizować zmianę i ten sygnał powinien być wyraźny dużo wcześniej, nawet pewnie na poziomie kilku procent i tych milionów osób udostępniających treści. Ale gdy nie mamy wszystkich zasobów dostępnych na wolnych licencjach, no to możemy się martwić, jeśli jesteśmy osobami, którym zależy na otwartości. Przykładowo prawniczka portugalskiego Creative Commons, Teresa Nobre, zrobiła analizę możliwości korzystania z zasobów dla edukacji, gdzie wyszło jej na przykład, że w 60% krajów nauczyciel może wykorzystać Gernikę Picassa w całości, ale w 40% może ją na przykład uciąć. Nie wiadomo dokładnie w którym miejscu, może połowa wystarczy do ilustracji tematu grozy wojny. No i oczywiście działacz wolnej kultury mógłby powiedzieć, że zamiast tego możemy zilustrować temat jakąś inną ilustracją, którą znajdziemy w internecie na wolnej licencji, ale jak się Państwo domyślają, nie jest to satysfakcjonujące rozwiązanie, żeby zamiast tego konia z Guerniki były, nie wiem, jakieś koty. Więc to są te granice. Ich nie przeskoczymy wolnym licencjonowaniem. Potrzebna jest inna zmiana i to jest zmiana prawa autorskiego. Ta zmiana, co ciekawe, się dzieje. Pewnie większość z Państwa ma tego świadomość. I z jednej strony należy się cieszyć. Jeśli czytam na pierwszej stronie założeń reformy prawa autorskiego, że jej celem jest zapewnienie jak najszerszego dostępu, przede wszystkim w ramach dozwolonego użytku publicznego, to mam poczucie, tak jak o tym mówił Jarosław Lipczyc, że sporo się zmieniło. Ale z drugiej strony wiele ważnych rzeczy się nie zmienia. I tu dla mnie takim testem lakmusowym są terminale w bibliotekach. Nie wiem, czy mają Państwo z nimi do czynienia. Jest tam zapis, że można udostępniać zasoby w bardzo nowoczesny sposób na terminalach komputerowych znajdujących się w budynkach bibliotek. I tu anegdota, która mnie zachwyciła. Wczoraj opowiadałem o tym pewnej dziennikarce, która taki natychmiastowa reakcja była: terminale to chyba coś ze Star Treka. Czyli rzeczywiście wydaje mi się, że mamy taką sytuację, w której retro serial science fiction najlepiej się kojarzy z kluczowymi zapisami określającymi, co mogą biblioteki. I z grubsza rzecz biorąc, na tym polega problem. Nie umiemy przeskoczyć bariery, żeby wrzucić prawo autorskie do takiego poziomu, gdzie ono reguluje naprawdę dobrze warstwę cyfrową, a nie tylko świat analogowy, ten taki świat mniej więcej z 95 roku. I to się przejawia na najróżniejszych postaciach, na przykład takich, że nie rozmawiamy o otwartej normie, która by pozwalała lepiej podążać za zmianą technologiczną w przyszłości. W Polsce więc wygląda na to, że tą szansę na razie straciliśmy. W Europie sprawa jest otwarta. Pierwsze doniesienia z komisji prezydenta Junckera są dosyć pozytywne, ale wszystko przed nami. Czy zobaczymy, czy w Europie uda się ten poziom przeskoczyć. Na pewno nie będzie to proste. I znów można by w takiej sytuacji powiedzieć, że punktem odniesienia są wolne zasoby, że one rozwiązują te problemy, że nie mamy wątpliwości, co wolno, że możemy ich bez kłopotu używać online, no tylko właśnie, jak powiedziałem, jest ich jedynie 1%. I na koniec chciałem powiedzieć, że wreszcie nie wszystko jest aż tak piękne. Tu nie chodzi tylko o zaniechania, tylko też o tendencję odwrotną. I tą tendencją odwrotną, która dla mnie jest najbardziej niepokojąca, to jest pojawienie się w tym roku trollingu prawnoautorskiego jako zjawiska naprawdę widocznego. To w ogóle, mam wrażenie, jest złamanie pewnego konsensusu, który w wielu konsultacjach i
takich debatach o prawie autorskim między kluczowymi interesariuszami, wydaje mi się, był zawarty i brzmiał on tak, że nie ścigamy indywidualnych osób. Zgadzamy się, że problemem są komercyjne naruszenia, komercyjne podmioty naruszające prawa autorskie, ale tym problemem nie rozwiążemy ich ścigając osoby. No w tym roku zaczęło to się dziać i myślę, że jest to poważny problem, choć bardziej dają do myślenia nie te sytuacje, gdy listy dostają tysiące Polaków, tylko gdy Fundacja Czartoryskich uważa, że przez to, że posiada fizyczny obraz, czyli jakieś deski z XV wieku, może ograniczać sposób wykorzystania namalowanego na nim obrazu, który został namalowany w XV wieku. Autor dawno nie żyje i nie ma nic do powiedzenia, czy chce, żeby jego dama miała w ręce butelkę piwa, czy nie. Wszystko to są sprawy, którymi moim zdaniem ludzie interesujący się otwartością powinni się zajmować. Trzeba też pamiętać o tym, że otwartość bywa czasem używana jako argument przeciw zmianie. Mówi się, macie wolne licencje, to je, że tak powiem, jedźcie. Wszystko jest w porządku. No więc tak nie jest i tu bardzo ważne jest, warto pamiętać stanowisko Creative Commons, gdzie jest powiedziane CC licenses are a patch, not a fix. Są plasterkiem na ranę, a nie pełną kuracją i nie jest to stwierdzenie, które, broń Boże, podważa sens tego modelu, tylko wskazuje jasne jego granice. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że oprócz 30 tysięcy wikipedystów jest 10 milionów wiki czytelników. Oni nigdy niestety nie kliknęli edytuj, ale gdyby te 10 milionów uświadomić w taki sposób, że ten symboliczny 1% by się, że tak powiem, upolitycznił, to byśmy mieli liczbę osób potrzebnych do wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. I chciałbym też tym samym uzupełnić tą prośbę kolego doktorowa o czynnik nieformalny i nierynkowy i powiedzieć, że jeśli nie, z jakiegoś powodu nie chcecie płacić pieniędzy, to możecie na przykład spróbować jakoś wyliczyć objętość treści, które chłoniecie, że tak powiem, z tych obiegów kontrolowanych przez prawo autorskie i spróbować 10% tego zwrócić w postaci otwartych zasobów na Wikipedii, wolnych lekturach, otwartych zabytkach czy w dowolnym innym projekcie otwartościowym. Nie potrzeba do tego pieniędzy, potrzeba tylko czasu i tak samo polecam w przyszłym roku poświęcić trochę czasu na kwestię europejskiej reformy prawa autorskiego. Dziękuję bardzo.